Nasz wykład, ceny i koszty. Ja w zasadzie z tym wykładem wchodzę w momencie, w którym skończył swój wykład Jakub Wiśniewski na temat użyteczności krańcowej i marginalistów. To znaczy on później tam jak gdyby to rozszerzał na trochę inne dziedziny, natomiast my wchodzimy w tym momencie, gdy była mowa o paradoksie wartości. I generalnie rzecz biorąc, główny przełom marginalistów z lat 80. XIX wieku, szczególnie Mengera, ale też Jevonsa, trochę mniej Valera, polegał na tym, że powraca triumfalnie teoria użyteczności, teoria konsumenta. Może nawet nie tyle powraca, co na dobre wchodzi do ekonomii, bo wcześniej, przed czasami klasyków, coś tam jacyś rzekomi ekonomiści, czy tak jak się ich nazywa, preekonomiści, coś pisali o tym, że ceny zależą od użyteczności, ale potem, gdy nauka ekonomii zaczęła się rozwijać jako odrębna dyscyplina, to rozwinęła się szkoła klasyczna, która nie zajmowała się tak naprawdę teorią konsumenta, tylko zajmowała się tylko tą sferą produkcji i skupiała się na sferze przede wszystkim podażowej. Na kosztach, na cenach, na zależności cen od kosztów. Zadając pytanie dlaczego? No głównie dlatego, że to były też najbardziej palące kwestie społeczne związane z tym, że wykształca się nowa klasa biznesowa, wykształcają się kapitaliści, coś co nie było wcześniej znane. Mało tego, zaczynają powoli zyskiwać szacunek społeczny, bo wcześniej jak ktoś się zajmował handlem, to była taka, no jakaś taka osoba trochę może nawet podejrzana. No, tak naprawdę nobilitowaliśmy innych ludzi, natomiast tutaj się wykształca nowa klasa biznesowa. No i pojawiały się jakieś relacje ekonomiczne i też polityczne z tej klasy, z tak zwaną klasą robotniczą, czy tą klasą pracy, więc stąd jak gdyby ta obsesja szkoły klasycznej na punkcie sfery produkcyjnej przede wszystkim, a nie teorii konsumenta. Natomiast po pewnym czasie, jak kapitalizm się zaczął rozwijać w wieku XIX, gdy okazało się, że po kilkudziesięciu latach tej wstępnej akumulacji i rozwinięcia się tej biznes klasy, nadchodzi akt trzeci i okazuje się, że owoce produkcji zwiększonej, zwiększonych zysków nie zostają zakumulowane w tej klasie, tylko rozchodzą się na resztę społeczeństwa, na konsumentów. W tym samym czasie zaczyna się rozwijać teoria konsumenta. Pojawiają się właśnie marginaliści z powrotem podkreślający rolę użyteczności. Czy pierwszy raz tak naprawdę na dobre w ekonomii zaczyna się pojawiać teoria użyteczności. I to rozwiązanie paradoksu wartości, prawda, wody, diamentów polegało na tym, że no niektóre dobra, te diamenty mają wyższą cenę, mimo że mają niższą użyteczność taką użytkową, bezpośrednią, ale użyteczność krańcowa diamentów jest większa, tak, bo ich jest mniej, natomiast wody jest tak dużo, że jak każda kolejna jednostka wody jest dodawana, to jej krańcowa użyteczność spada, tak, czyli każda kolejna jednostka coraz mniej warta, a ceny na rynku, chociaż nie odzwierciedlają tej takiej fundamentalnej użytkowej wartości, to odzwierciedlają dla każdego człowieka, znaczy, tylko odzwierciedlają krańcową użyteczność, czyli jest związek cen z użytecznością, ale nie taki jak wydawałoby się klasykom, gdy formułowali ten tak zwany paradoks wartości. Czyli można powiedzieć, że jakbyśmy napisali MU diamentów jest większe od MU H2O, czyli marginalna użyteczność jest większa, w związku z tym naturalne jest, że cena diamentów jest większa od ceny wody. Po prostu dlatego, że mamy tych jednostek więcej, a jak mamy więcej, to zgodnie z prawem malejącej użyteczności krańcowej ta cena może spadać i w efekcie no, ona jest właśnie niższa niż cena diamentów, co oczywiście się odwraca na pustyni. W sytuacji, w której mamy dużo mniej wody, no to może się okazać, że od wody zależy nasze przeżycie, w związku z tym krańcowa użyteczność jednostki wody będzie większa, ale znowu pamiętając o kwestii subiektywnej, bo są ludzie, którzy woleliby umrzeć z diamentem w ręku, niż napić się wody na pustyni, w związku z tym nawet dla nich ta zależność mogłaby być taka, że wolą mieć diament niż wodę, tak, wolą umrzeć z diamentem niż się napić, więc też ten subiektywizm gwarantuje, że to nie jest uniwersalne prawo zawsze, zależne od otoczenia. Niemniej jednak to prawo malejącej użyteczności krańcowej dobrze jak gdyby pokazuje, że jednak ta użyteczność jest powiązana z systemem cenowym. No ale oczywiście sprawa się na tym nie skończyła. Mieliśmy odpowiedź klasyków na tezy marginalistów wokół paradoksu wartości. Mianowicie odpowiedź taka była klasyków, że tak, tak, ta użyteczność krańcowa rzeczywiście ma jakieś znaczenie, ale przecież koszty pozwalają schodzić poniżej użyteczności krańcowej. To nie jest tak, że użyteczność krańcowa decyduje o cenie. Nie, bo koszty pozwalają nam zejść jeszcze niżej niż ta użyteczność krańcowa by wskazywała. Jak to rozumieć? No powiedzmy, że mamy chleb, tak? Takie dobro pierwszej potrzeby, za które
jesteśmy gotowi zapłacić no jednak jakieś tam pieniądze i mamy pewną, mówiąc językiem neoklasyków, nadwyżkę konsumenta. Moglibyśmy zapłacić jeszcze więcej, gdyby był droższy chleb. Tak? Załóżmy, chleb kosztuje 3 zł. Załóżmy, że chleb nagle drożeje do 6 zł. Albo może nie aż tak radykalnie, powiedzmy do 4 zł drożeje, o 1/3. Pytanie, czy rzeczywiście tak bardzo spadłby popyt na chleb? Prawdopodobnie nie. Można by spokojnie wyobrazić sobie sytuację, że tyle samo chleba byłoby nabywane i tyle samo chleba było sprzedawane. Że niewiele by się zmieniło w preferencjach konsumentów, bo dalej jest jakaś, dalej byliby gotowi zapłacić więcej, że nawet ta ostatnia, nawet używając schematu marginalnej użyteczności, użyteczności krańcowej, nawet ten ostatni kupujący chleb, który potrzebuje go, bo zgłasza na niego popyt, i tak byłby gotowy zapłacić więcej niż zapłacił w rzeczywistości. Czyli jego użyteczność krańcowa wcale nie decyduje o cenie chleba, tylko o cenie chleba decyduje to, że można go taniej wyprodukować na przykład. Czyli że producent tam nabywa mąkę po jakiejś tam cenie, jajka po jakiejś tam cenie. Co tam się jeszcze do chleba potrzeba, bo ja tam z tych technicznych spraw produkcyjnych zawsze jestem słabo zorientowany. Sól. Sól, masło, tak? Masło, nie? Aha, racja, a to jest proces produkcji kanapki, dobra. Dobra, okej, okay, to proces produkcji kanapki. To jak gdyby, ponieważ te dobra można nabyć po pewnej jakiejś tam cenie, po jakichś tam kosztach, to pozwala na wycenę chleba tańszą. I oczywiście siłą, dwie siły, które o tym decydują, to z jednej strony są koszty, które są niższe niż by wskazywała użyteczność krańcowa tego chleba, a z drugiej strony jest konkurencja. I to są dwie siły. Gdyby nie było konkurencji, to by te ceny nie zeszły. Tak? Gdyby był, powiedzmy, jeden dostawca jakiś, używając języka klasyków, byłby monopol, jeden dostawca, to w tym momencie ta cena mogłaby pozostać wyższa. Ale ona nie jest wyższa, jest konkurencja, jest rozstrzał, jest szansa na zysk, na arbitraż. W związku z tym wchodzą inni producenci i koszty pozwalają im schodzić poniżej tej ceny, która by wynikała z użyteczności krańcowej. Czyli nie jest tak, że użyteczność krańcowa decyduje o cenach, jak mówią marginaliści. Nie. Decydują jednak koszty. To znaczy użyteczność krańcowa gra swoją rolę, okej, okay, w porządku. No ale jednak te koszty pozwalają zejść poniżej tego, co nazywamy użytecznością krańcową, więc pozwalają na osiągnięcie cen niższych. I to one są jak gdyby tym regulatorem. Tak? I to jest odpowiedź marginalistów na tezy marginalistów. Nawet dosyć sensowna ze strony szkoły klasycznej. Tak? Bo jak czytamy historię myśli, szczególnie jak czytamy niektóre teksty o szkole austriackiej, to właśnie tak czytamy, że byli tacy klasycy, oni twierdzili, że koszty decydują o cenach, a potem przyszedł oświecony Menger i zniszczył system, tak? Że po prostu powiedział, że użyteczność krańcowa decyduje i od tego momentu cały świat od razu za marginalistami, tak? A klasycy to biedni już musieli się schować w wielkim szoku, że ten paradoks wartości tak łatwo można rozwiązać. A to nie jest tak do końca prawda, bo każda historia jest trochę bardziej skomplikowana. No i też w literaturze pojawia się takie określenie popyt i podaż, niczym marszalowskie nożyce. Także to od Marszala sformułowanie, że o cenie danego dobra decydują z jednej strony popyt i podaż, z jednej strony mamy tą użyteczność krańcową, czyli popyt, z drugiej strony mamy podaż, czyli to, co jest dostarczane przez producentów, a to z kolei zależy od kosztów. No i nie ma sensu decydować czy rozstrzygać o tym, które ostrze przecina papier, bo papier jest przecinany przez obydwie rzeczy naraz. I tak samo tutaj działają i koszty, i użyteczność krańcowa, i to one decydują o poziomach cen. Taki właśnie konsensus a la marginalistyczno-klasyczny się pojawia u Marszala. Czyli wydawać by się mogło, że jednak atencję tym kosztom jakoś trzeba zostawić. No ale na tym sprawa się nie skończyła, bo pojawił się kontynuator Mengera, Eugen von Bombawer, który miał swoje własne rozwiązanie tej sprawy. Mianowicie pokazał, że to regulowanie kosztów przyznał rację generalnie klasykom. I mówi... Tak, klasycy mają rację, dobrze pokazują ruchy długoterminowe, dobrze pokazują długoterminową równowagę, to przenoszenie się z jednej branży do drugiej, adaptacyjną funkcję kapitalistów, taką, żeby jak gdyby balansować różne procesy produkcji za pomocą między innymi rachunku kalkulacyjnego właśnie między kosztami a cenami. Ale koszty same w sobie nie są tą zmienną ultimatywną, nie są tą zmienną ostateczną, bo one też są redukowalne do czegoś innego i one są powiązane z jakąś inną użytecznością krańcową. I to Bombawer ładnie pokazuje, że prawo kosztów zawiera w sobie tak naprawdę użyteczność krańcową. I jak to zrobił? Rozszerzył to, co zrobił Menger. A tak krótko przypominając, co pokazał nam Menger. Powiedzmy, mamy, co myśmy tam mieli? A, kanapki, tak? Dobra, to powiedzmy... Niech będzie, że kanapki, tak? To kanapki mamy. Mieliśmy 5 kanapek. 1, 2, 3, 4, 5, tak? I one są homogeniczne, to znaczy są zamienne.
jakby się czepił neoklasyk, aha, czyli jest obojętnie, którą chcemy. Tak, jest obojętnie, którą chcemy, więc mamy 1, 2, 3, 4, 5, 5 kanapek i je sobie znakujemy numerami. Raz, 2, 3, 4, 5. No i wiemy, że jest, tak jak przedstawiał to Jakub, malejąca użyteczność krańcowa, czyli każda kolejna kanapka służy do zaspokojenia późniejszej potrzeby. I powiedzmy, że nagle tracimy kanapkę numer 1, czyli tą najbardziej wartościową, najważniejszą. Tak? Wydawać by się mogło, że no, tracimy sporą użyteczność, ale odpowiedź oczywiście marginalistów jest taka, żaden problem. Piątą przesuwamy na pierwsze miejsce, tak? Czyli tak naprawdę tracimy użyteczność krańcową. Więc jesteśmy gotowi zapłacić za kolejną kanapkę nie to, że tą pierwszą straciliśmy z numerem 1 oznakowaną, tylko jak gdyby tą, którą żeśmy stracili, czyli tą piątą najmniej istotną potrzebę. To był ten schemat mengerowski, tak? No a neoklasycy odpowiadają, ha, ale nawet za tą piątą kanapkę pewnie więcej bylibyśmy skłonni zapłacić, niż pozwalają niższe koszty na reprodukcję. Także przez to, że jest konkurencja i są koszty na rynku jakieś tam, to one pozwalają schodzić jeszcze poniżej. A Bąbawek na to odpowiada, tak, ale teraz zastanówmy się głębiej nad tym procesem. Tak? Mianowicie my sobie tutaj weźmiemy teraz, powiedzmy, no, kanapki chleba, byśmy powiedzieli. Są gotowe już tam z majonezem, z tuńczykiem i orzechami i miodem. Proszę się nie śmiać, ostatnio jadłem taką kanapkę. Przedwczoraj chyba. Nie, wczoraj nawet, środa była wczoraj, tak. No i Bąbawek mówi tak, okej, to mamy sobie tam jakieś kawałków chleba, czy bochenków, jak to sobie nazwiemy, ich mamy tam ileś, 13 powiedzmy, albo no, założymy sobie roboczo 13, tak. I tutaj też nam działa prawo malejącej użyteczności krańcowej, aplikujemy je do mniej ważnych potrzeb. Powiedzmy, że akurat kanapki, ale wybrałem przykład chleb, przecież z chlebem można tylko kanapki z niego robić, to sobie weźmiemy na przykład mąkę, o, mąka, jednostki mąki powiedzmy, które odpowiadają mniej więcej, przekładają się tak ładnie na kanapki. I powiedzmy, że kanapki są najważniejsze, to pierwsza jednostka mąki poszła na zrobienie pierwszej kanapki, druga na drugiej, trzecia na trzeciej, czwarta na czwartej, piąta na piątej i potem kolejne jednostki tej mąki są użytkowane do robienia innych rzeczy, tak, tutaj tam idziemy robić jakieś pączki, co tam jeszcze z tą mąką się robi, ciastko, pierniki, kaszkę, w dzieciach trzeba pamiętać, tak? Kaszkę się robi z mąki? Nie. Taki ignorant i poucza ludzie. Ale naleśnik już, tak? Okej. No i mamy jakąś tam strukturę produkcji ustaloną w zależności od hierarchizacji potrzeb. I teraz tak, znowu, teraz rozumujemy jak krańcowo, tak? Jeżeli nie ma reprodukcji, bo to jest też taka rzecz, jaką zauważymy już ślady, to jest pewna ciekawa sprawa, ślady marginalizmu my już dostrzeżemy nawet u Davida Ricardo, nawet u klasyków. Bo David Ricardo tak rozdzielił teorię wartości na dwa elementy, bo powiedział tak, mamy dwie różne kategorie dóbr, mamy dobra reprodukowalne i niereprodukowalne. I jeśli mamy dobra niereprodukowalne, na przykład byłyby to kanapki zrobione przez Rembrandta, chociażby chyba już się trochę zepsuły, ale powiedzmy obrazy Rembrandta, no to ich cena zależy tylko od popytu, powiadał Ricardo. Czyli tak naprawdę zależy od użyteczności krańcowej tylko. Ale spora część kategorii dóbr na rynku to jest jednak dobra, które są produkowane, reprodukowane i one, ich wartość zależy już od kosztów produkcji, tak? Bo je można reprodukować po niższych cenach, niż by wskazywał na to popyt, niż by był jakiś tam wysoki popyt. Więc już jak gdyby otwiera trochę drogę, tylne drzwi zostawia uchylone dla teorii marginalistycznej David Ricardo. Więc wracając do tego przykładu. Mamy 13 tych jednostek mąki i co teraz? Tak jak rozumowaliśmy z samymi kanapkami. Jak stracimy pierwszą kanapkę, no to nie tracimy użyteczności krańcowej pierwszej, inaczej nie tracimy użyteczności pierwszej kanapki, tracimy użyteczność piątej kanapki tak naprawdę, gdy analizujemy tylko właśnie dobra, które posiadamy. Ale zaraz, teraz mówimy, że możemy to zreprodukować, czyli możemy odtworzyć kanapkę i kupimy ją za niższą cenę, niż bylibyśmy gotowi tak naprawdę za nią zapłacić. Ale znowu, idziemy dalej. Przecież prawo użyteczności krańcowej, ono jest też do zastosowania na rynku produkcyjnym, na rynku dóbr, które wytwarzamy. Kiedy tracimy tą pierwszą kanapkę, odpowiadaliśmy, że tak naprawdę straciliśmy piątą, ale w momencie, gdy możemy reprodukować, czy my tak naprawdę tracimy piątą kanapkę, czy to jest użyteczność krańcowa, którą tracimy? Nie. My po prostu musimy zreprodukować kanapkę, czyli tracimy użyteczność krańcową ostatniej jednostki służącej do produkcji czegoś innego, czego nie wyprodukujemy. Tu na przykład byłby
Co można egzotycznego, dziwnego z mąki zrobić? Klej. Klej? Naprawdę? Muszę sobie robić notatki potem na wykładach, wykorzystywać te przykłady. Klej, no dobra. Jakąś jednostkę kleju, ale czy przemysłowo się robi z mąki klej, czy to jakiś... Nie, jeszcze tego nie wiem, czy jeszcze. Okej, okay. To powiedzmy, że jakiś tam klej, tak? Do sklejenia czegoś tam... Nie jadło się kleju jako... jak zamiast mąki na przykład w wyspanym razie? No to był robiony, był klej, to nawet był robiony właśnie na bazie mąki. Okej. To mi brzmi jako jakaś opowieść Balcerka z alternatyw. Opowiadał mi mój kuzyn, co kleju się najadł ostatnio, tak. No. Okej. Okay. Więc tak, w momencie, gdy tracimy tą jedną z kanapek, to tak naprawdę nie tracimy krańcowej użyteczności kanapki, bo możemy ją zreprodukować. Czyli nie produkujemy 13 jednostki, znaczy z 13 jednostki nie produkujemy tej najmniej istotnej potrzeby, znaczy nie produkujemy dobra do zaspokojenia najmniej istotnej potrzeby tego kleju, tylko rezygnujemy z jego produkcji i bierzemy tą 13 jednostkę do stworzenia kanapki. Do tego oczywiście potrzebujemy tamte orzechy. Też marginalną krańcową jednostkę orzecha, znaczy marginalną użyteczność orzechów, marginalną użyteczność jakiejś tam jednostki majonezu, czy tam nie ten majonez, zostawmy miodu, powiedzmy, skupmy się tylko na miodzie, no i jeszcze żółty ser, coś tam jeszcze, i rekonstruujemy tą kanapkę. I my tak naprawdę tak, płacimy mniej za nią, ale tu działa też prawo modelującej użyteczności krańcowej. Bo tak jak mówiliśmy, jak straciliśmy pierwszą jednostkę kanapki, to nie mówiliśmy, że traciliśmy tą użyteczność, bo wiemy, że mamy piątą, która ląduje na pierwsze miejsce, więc tracimy tą. I tak samo tutaj Bombawerk mówi, rozszerzamy prawo mającej użyteczności krańcowej na wszystkie dobra i mówimy, no przecież jak tracimy piątą jednostkę kanapki, to wcale nie stracimy tej kanapki. My stracimy 13 jednostkę mąki, która była zużytkowana, miała być zużytkowana do produkcji jakiegoś tam kleju czy czegoś, stracimy marginalną użyteczność jakiejś jednostki tam sera, orzechów, czy wszystko jedno, jak ta kanapka będzie wyglądać i my ją sobie zreprodukujemy, tak? Więc cena, chociaż cena kanapki nie bezpośrednio nie zależy od krańcowej użyteczności kanapki, powiada Bombawerk, ona zależy od kosztu produkcji bezpośrednio, to sam koszt produkcji jest redukowany do alternatywnych krańcowych użyteczności, innych dóbr, które mogłyby być wyprodukowane przy użyciu tychże czynników produkcji. Także prawo mającej użyteczności krańcowej tak naprawdę jest ponad prawem kosztów, mówi Bombawerk, że prawo kosztów steruje procesami produkcji, tak jak mówi szkoła klasyczna i oni mają rację, że cena dobra nie zależy tylko od popytu na to dobro, tylko zależy od kosztów produkcji tego dobra, ale same koszty produkcji tego dobra z kolei zależą od tego, co można z nich wytworzyć, jakie są użyteczności krańcowe dóbr, które można wytworzyć przy ich użyciu. Tak? Dlatego na przykład powiedzmy, jak na przykład będzie jakiś nieurodzaj i nagle ta ilość mąki będzie mniejsza wyprodukowana, to jej krańcowa użyteczność rośnie. Na przykład spadnie nam o 5 jednostek tutaj do 7, wtedy krańcowa użyteczność mąki się podnosi, więc tak naprawdę podniesie się jej cena i mimo, że liczba kanapek, która zostanie wyprodukowana, będzie dokładnie ta sama, to one będą miały wyższe ceny. Tak, dlatego, że będzie mniej tej mąki, więc wzrośnie jej wartość, użyteczność krańcowa. Przez wzrost użyteczności krańcowej też wzrosną koszty produkcji związane z użytkowaniem tej mąki. Rośnie cena mąki i rosną ceny dóbr, które się wytwarza z tej mąki. Tak? Ale to nie znaczy, że same koszty jak gdyby są czynnikiem ultimatywnym. Ten wzrost cen będzie wynikał z tego, że podniosła się wartość krańcowa mąki, bo z kolei wielu innych alternatywnych dóbr konsumenckich, które można by było wytworzyć, nie będzie można wygenerować, bo ta podaż spadła. Tak? Także tutaj mamy takie stwierdzenie, że koszty reprezentują alternatywną użyteczność krańcową. Czyli jak gdyby Bombawerk dokonuje kroku, który sprawia, że jest i wilk syty, i owca cała. Tak? Że mamy jak gdyby zintegrowanie tego, co dokonane szkoły klasycznej i jednocześnie dorzucenie takiego posmaku austriackiego o tym, że ta użyteczność się tam cały czas przewija, więc koszty reprezentują alternatywną użyteczność krańcową. Można więc powiedzieć, że cena kanapki w zasadzie nie zależy do końca od jej użyteczności krańcowej, tylko że zależy od użyteczności krańcowej tego, co można by było innego wyprodukować przy użyciu ostatniej jednostki, na przykład od wartości krańcowej kleju, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, tak? Więc na przykład wzrasta cena aluminium, to wzrośnie cena produktów z aluminium. Tak? I to szczególnie widać, jak się zmieniają perspektywy użytkowania dobra. Na przykład powiedzmy, że nie wiem, kiedyś felgi to się robiło chyba tylko stalowe,
A nagle ktoś wpada na pomysł, żeby z felg robić, żeby felgi robić aluminiowe, tak, że one są bardziej odporne na korozję, a poza tym ładnie wyglądają. Tak, więc jest nowy pomysł na zastosowanie produktu i w tym momencie pojawiają się nowe wykorzystania. Konsumenci są gotowi więcej płacić. Tak, są gotowi za tą nową ekonomiczną wygenerowaną wartość zapłacić więcej, więc opłaca się realokować aluminium do innych zatrudnień, tak? I ono znajduje nową wartość ekonomiczną. Ono ma wyższą cenę przez to. I ta wyższa cena aluminium podbija też ceny we wszystkich innych procesach produkcji, w których się nic nie zmieniło z popytem na przykład, tak? W których producenci chcą dostarczać tyle samo podaży, ile dostarczali. Konsumenci tyle samo pożądają produktów aluminiowych, no ale wzrastają koszty produkcji. Przedsiębiorcy podnoszą ceny, nie ma wyjścia, tak? Ale to nie znaczy, że gdyby koszt determinował ceny, tylko ta przyczynowość gdzieś tam z jakichś alternatywnych procesów produkcji się dostała do podwyższonych kosztów i w konsekwencji do podwyższonych cen we wszystkich innych branżach. Tak więc tak to się przenosi. No i teraz trochę idąc dalej z omawianiem działań firmy, tak jak to można sobie wyobrazić. No, kalkulacja kosztów i wycena produktu działa trochę według takiego schematu markup pricing. To jest takie określenie z literatury postkeynesistowskiej, gdzie właśnie markup pricing działa tak, że przedsiębiorcy, no jak myśli przedsiębiorca? Jak się porozmawia z przedsiębiorcą, to każdy przedsiębiorca będzie tam mówił, no tak, popyt konsumentów, ale ja po prostu koszty muszę jakieś ponieść, tak? Ja muszę zapłacić jakąś cenę za czynniki produkcji i to musi być odzwierciedlone w moim produkcie, bo przecież ja się nie utrzymam na rynku, tak? Więc muszę uwzględnić fakt, że mam jakieś koszty i jak sobie te koszty pokalkuluję, to sobie na to wrzucam jakąś tam marżę, czy jakiś tam narzut, i uwzględniam zarobek powiedzmy dla siebie, albo jako kapitalisty, albo jako właściciela firmy, wszystko jedno, to akurat nie ma w tej chwili znaczenia, ale chodzi o to, że koszty są kompasem dla tego przedsiębiorcy tak naprawdę. Jeżeli on będzie w stanie na jakimś rynku obniżyć swoje koszty, dostać jakieś surowce albo półprodukty, które będą tańsze, z jakichś tam przyczyn, no nie wnika z jakich do końca, dostaje je po niższych cenach, to też może ten markup sobie obniżyć, tak? Ale nie zmienia faktu, że koszty są tym jego takim kompasem, który steruje jego działaniami. I to jest tak naprawdę manifestacja w gruncie rzeczy, jakby powiedział Bombawer, alternatywnych jakichś tam użyteczności. Bo za każdym razem, gdy jakiś biznesmen otwiera gdzieś swoją działalność, to on zabiera, mówiąc nie do końca trafnym językiem, ale można tak ostro powiedzieć, że zabiera czynniki produkcji innym producentom. Tak? Jeżeli w jakiejś galerii wynajmujemy przestrzeń i tam zatrudniamy pracowników i na przykład sprzedajemy nie wiem co, zabawki dla dzieci na przykład, tak? To my płacimy konkretną cenę za koszty i płacąc za jakąś przestrzeń, dlaczego my musimy zapłacić ileś tam pieniędzy za jakąś przestrzeń? Dlatego, że są inni ludzie w kolejce, którzy też są gotowi za nią zapłacić, tak? Więc jest jakiś koszt alternatywny i jeśli my przebijamy ofertą, to znaczy, że odciągamy to od alternatywnego zastosowania. Sprawiamy, że jakieś inne dobra nie są dostarczane konsumentom, że spada gdzieś podaż dostarczonych dóbr konsumenckich, że jakaś marginalna, krańcowa użyteczność tych dóbr nie zostanie, nie pojawi się na rynku, nie będzie zamanifestowana. W związku z tym musimy, znaczy zakładając, że biznes nasz odniesie sukces, musimy wygenerować takie dobra, że konsumenci będą gotowi zapłacić więcej, jak gdyby, niż wynosiłaby ta użyteczność krańcowa, marginalna tych dóbr, które nie zostaną wyprodukowane. Tak i w ten sposób ten markup pricing, ta kalkulacja kosztów, to jak gdyby przedsiębiorca się zastanawia, a ja muszę zapłacić za to, za to, za to, za to, to w gruncie rzeczy on się zastanawia, aha, to ja muszę odciągnąć procesy, muszę odciągnąć czynniki produkcji od produkcji tego, tak? Pracownika, którego zatrudnię tutaj, sprzedającego, ja go odciągam przy założeniu, że jest, prawda, konkurencyjny rynek pracy i niskie bezrobocie. Czyli kiedy jest wolny rynek pracy, czyli kiedy odciągam jakiegoś pracownika od zatrudnienia, znaczy kiedy zatrudniam w swojej firmie, to znaczy, że ja go odciągam od jakiegoś alternatywnego projektu, że on mógłby być zatrudniony gdzieś indziej. Ja mu płacę nawet więcej niż na przykład jakiś przedsiębiorca konkurencyjny, to znaczy, że ten pracownik czegoś nie wytworzy w innym miejscu, jakiejś wartości. A więc wartość, którą wytworzy tutaj, no ona musi być w jakiś sposób uzasadniona, więc ja nie mogę za niego przepłacić, tylko to, co konsumenci zapłacą, musi wystarczyć na pokrycie tego kosztu. Kosztu pracownika, kosztu wynajęcia przestrzeni, kosztu wykorzystania wszelkich surowców, materiałów, które są odciągane z innych czynników produkcji, z innych alternatywnych procesów produkcji. Tak, w ten sposób działa to przenoszenie się użyteczności między
między jednymi branżami, a drugimi branżami. Co jest istotnego jeszcze w tym procesie? No, racjonalizacja to jest ważny jak gdyby krok do tych dalszych implikacji austriackich, które w późniejszych wykładach będą omawiane. Mianowicie racjonalizacja wyceny, ona się pojawia ex post. To jest ból, tak? Że imputacja, to więc paradoks. Imputacja przebiega wstecz, tak? Bo mówimy, że ja teraz nawet w tym przykładzie tak się posługuję takim światem trochę równowagowym, tak? Takim, gdzie możemy sobie rozpisać te użyteczności krańcowe, taką hierarchię zrobić, drabinkę, co oczywiście ma sens na poziomie dyskursu akademickiego, natomiast w praktyce prowadzenia biznesu to oczywiście tak nie działa. I cały paradoks bierze się z tego, znaczy paradoks, cały problem działalności przedsiębiorczej, działalności firmy bierze się z tego, że my najpierw ponosimy koszty, a dopiero potem ktoś je może zracjonalizować ex post. Czyli dopiero potem konsumenci mogą powiedzieć, tak, to co zostało wyprodukowane, to jest rzecz jak najbardziej pożądana. To jest coś, czego byśmy rzeczywiście potrzebowali, a nie coś, co... A nie jest tak, że wolelibyśmy coś zupełnie innego, tak? Więc ta racjonalizacja pojawia się ex post. No i oczywiście, co to oznacza? To oznacza, że a priori nie da się wygenerować właściwych cen na bazie istniejących kosztów. Tak, to też jest istotne, bo pewna sprzeczność w rozumowaniu w takim twierdzeniu, że tylko koszty decydują o cenach, no jeżeli koszty decydują tylko o cenach, no to, przepraszam najmocniej, nie może być czegoś takiego jak błędna wycena. Tak? Bo jeżeli tylko koszty decydują o cenach, no to przedsiębiorcy działają na bazie kosztów, zapisują sobie koszty, robią markup pricing, narzucają jakiś tam, dają jakiś tam narzut i tyle, a cena finalna musi zależeć przecież od kosztów tylko, więc jak gdyby w czym problem, tak? A tak się nie dzieje, bo oczywiście decyduje popyt konsumentów. W alternatywnych właśnie możliwych wykorzystaniach, tak jak to było opisane przez ten schemat Bombawerkowski. A skoro tak, to mogą być błędy popełniane. A jak mogą być błędy popełniane, no to nie da się automatycznie wygenerować właściwych cen na bazie istniejących kosztów. To jest jeden z takich błędów planowania, tak, w systemie socjalistycznym, który próbuje stosować jakieś rachunki, oddając szacunek Misesowi, tak? No, będziemy rachować. Dobrze, musimy rachować, będziemy rachować. Tak, będziemy rachować. No, fabryka tyle, a tyle, to jaką cenę damy? Damy taką cenę, dobra, to była taka cena. No to teraz jak te surowce, ta skóra i to tyle kosztowało, teraz to fabryka butów kupuje, dobrze, no to teraz, to co, 20%? 20% narzutu, dobrze, no i sprzedajemy, tak? Oczywiście to tak nie działa, że na bazie przeszłych cen nie da się po prostu wygenerować poprawnych cen, na bazie poniesionych kosztów nie da się wygenerować automatycznie właściwego poziomu cen, takiego, który jest adekwatny do preferencji konsumentów. Więc to taki wstęp właśnie do tych dwóch kolejnych wykładów, nie tylko dzisiaj, ale jutro będą właśnie o tym, że ta imputacja jest niepewnym procesem, czyli tak jak powiedziałem, imputacja jak gdyby paradoksalnie wstecz działa, jakbyśmy sobie zamrozili świat, tak jak słynna taka analogia, wróżka schodzi na ziemię, zamraża cały świat, tak, i wszystko, nic się nie zmienia. Rzecz absurdalna i nie do wyobrażenia, ale jakieś takie na poziomie ogólnym jakieś narzędzie, które w miarę ma sens, tak, że wyobrażamy sobie, że nic się nie zmienia w rzeczywistości, zastanawiamy się teraz, co od czego zależy, tak, że nie ma pewnej nieprzewidywalności. I wtedy opisujemy sobie tą imputację, że ona jest taka wsteczna, że te ceny czynników produkcji, one wysysają, zbierają swoją wartość z cen finalnych, tak, że cena tytoniu zależy tylko i wyłącznie od ceny papierosów, cygar, tabaki, czego tam jeszcze, wszystkich różnych form, tak, też plastrów nikotynowych też mają nikotyny, tak? Tylko i wyłącznie od tego, że jeżeli ludzie przestaną to kupować, to cena tytoniu spadnie do zera, tak? Więc ta imputacja działa wstecznie. I w szczególe działa tak wstecznie, jak to opisuje Bombawerk, że mamy różne marginalne użyteczności każdej z tych rzeczy i ta cena tytoniu, ona właśnie bierze się z tych marginalnych, alternatywnych rzeczy, które można by było wytworzyć. Natomiast chociaż to tak wygląda imputacja od strony... Znaczy tak faktycznie wygląda imputacja, to nasz świat tak nie wygląda, bo my działamy w przód, tak? My spekulujemy, próbujemy zgadywać, jaka będzie przyszłość, więc ta imputacja jest takim strzelaniem przez przedsiębiorców. Niektórym się udaje, niektórym się nie udaje, ale jest to proces zdecydowanie niepewny. No i na koniec jeszcze trochę takich może dla ludzi trochę bardziej zainteresowanych. Dobre. Dobry żarcik, to jest dobry pomysł.
Zarysowali potwory, podoba mi się. Swoją drogą. Co to było? I love EBC and Fed for life. Dobrze, nie ma wulgaryzmu. O porównanie piosenki. MVP? Aha, jest, oczywiście, równanie Fischera. O, no dobrze, przerzuciłem. Dobrze, szybko przerzuciłem. Okej, na koniec jeszcze taka jedna rzecz, bo jest zawsze taka kolizja, tak mówi się o Austriakach i o głównym nurcie, czy tutaj mamy kolizję jakieś, czy nie. W dużej mierze można powiedzieć, że te osiągnięcia Bombawerka i generalnie te osiągnięcia marginalistów w jakiejś ogólnej formie są takie same dla neoklasyków i dla Austriaków. One się różnią tylko sposobem ich prezentacji, przy czym ten sposób prezentacji, potem różny sposób prezentacji rodzi trochę inne konsekwencje. No może rodzić pewne zastosowanie zawsze jakiegoś aparatu pojęciowego czy jakiegoś aparatu matematycznego. Ono potem może nieść ze sobą jakieś dziwne implikacje, na przykład nieempiryczne. No i tak też się dzieje w tym głównym nurcie. Natomiast generalnie na poziomie takim ogólnym takie rzeczy jak subiektywizm, marginalizm, to są rzeczy, które są uznawane i przez główny nurt, i przez szkołę austriacką. Tak? Zresztą, co sprawia, że tak naprawdę cechą szczególną współczesnej szkoły austriackiej jest trochę coś innego, nie tylko marginalizm i subiektywizm, bo to są rzeczy, które się pojawiają też w głównym nurcie. Ale jest jakaś taka trochę różnica w teorii firmy właśnie, czy w teorii konkurencji, która się pojawia w głównym nurcie. Mianowicie tam jest taka zasada o tym, że w zasadzie koszty krańcowe tylko decydują, tak? Że jak gdyby koszty krańcowe tylko decydują o wycenie. A tam jest takie coś, co właśnie może się nie do końca podobać Austriakowi, ale też niektórym ekonomistom z innych szkół to się nie podoba do końca, że tam jest takie określenie MC, tak? Że marginal cost równa się marginal revenue, koszty krańcowe równają się przychodom krańcowym, albo nawet w konkurencji doskonałej koszt krańcowy równa się cenie. Krótko mówiąc, że tam tylko decyduje koszt krańcowy, jak gdyby ten dodatkowy jakiś tam, czyli na przykład doprowadzi do pewnych paradoksów, jak mamy właściciela stadionu, pewnie w większości przypadków nieprywatnego, no ale trudno, mamy właściciela stadionu, to cena biletu wejścia na koncert czy na mecz powinna teoretycznie zależeć tylko od kosztu krańcowego, czyli od wpuszczenia osoby na stadion, no a to koszt krańcowy tego to w zasadzie jest zerowy praktycznie, więc cena mogłaby być zerowa, tak? To prowadzi do pewnych paradoksów, z których jakoś tam główny nurt próbuje wychodzić. Natomiast co jest istotnego, że w tej teorii właśnie mainstreamowej nie bierze się pod uwagę w tej wycenie mikroekonomii, jak ktoś się uczy mikroekonomii, a część pewnie z Was się uczy mikroekonomii, to tam jak gdyby koszty stałe, przynajmniej w krótkim okresie, nie są częścią procesu wyceny, że koszt stały się traktuje trochę jak utopiony, że on jest poniesiony, a teraz tylko się koncentrujemy jak gdyby na tylko tych zmiennych kosztach, na tych dodatkowych kosztach i próbujemy wyceniać w oparciu o nie. Ale praktyka biznesu jest taka, że tak jest nie do końca, bo biznes na każdym kroku właśnie, czy przedsiębiorcy na każdym kroku patrzą na wszystkie swoje ceny tak naprawdę. Tak? I koszty te stałe, one są częścią kalkulacji, bo mimo, że je ponieśliśmy w przeszłości albo że musimy je ponieść, to z nich można wyciągnąć zawsze ekonomiczną wartość. Chociażby to, że nawet jak kupiliśmy już jakiś lokal, w którym działamy, prowadzimy działalność przedsiębiorcą, to możemy go podnająć komuś tam. Tak? Możemy zawsze koszt stały, częściowo jest do odzyskania. Krótko mówiąc, koszty stałe nie równają się kosztom utopionym. Że spora część kosztów stałych da się je odzyskać, może nie 100%, to są jakieś koszty transakcyjne z tym wiążące się, albo koszty odzyskiwania. Natomiast nie jest tak, że to jest coś, co możemy całkowicie odstawić na bok. Tak? Że koszt ten stały, który jest ponoszony, jest zawsze częścią kalkulacji. Dlatego w pewnym sensie my na te koszty ogólne, jednostkowe, znaczy całkowite i jednostkowe, uwzględniające koszty stałe, my na nie też patrzymy, gdy działamy przedsiębiorczo. Że nie tylko przedsiębiorczo, że przedsiębiorczo, że my nie tylko patrzymy na koszty krańcowe, więc koszty stałe nie są tak naprawdę kosztami utopionymi. Mogą być, ale nie muszą. Niektóre z kosztów stałych są utopione, ale nie wszystkie. Tak? Część można spokojnie odzyskać. Tak? No, takie przykłady są szczególnie, jest taki ekonomista William Baumol, mainstreamowy, który właśnie mówił o tych kosztach stałych, że on z kolei się skupiał na teorii konkurencji i mówił, że to, że są duże koszty stałe, że jest duża ekonomia skali, nie oznacza, że mamy tendencje monopolistyczne. Dlatego, że
Koszty stałe też są elementem handlu i tam podawał przykład firm lotniczych. Firma lotnicza nawet jak ma jakieś samoloty i zainwestowała sporo w ciężki sprzęt, w samoloty, to ona przecież może je zawsze komuś, i tak się dzieje, udostępnić te samoloty jakiejś innej firmie. Tak? Więc da się odzyskiwać koszty stałe. To nie jest tak, że automatycznie wszelkie koszty stałe stają się kosztami utopionymi. Myślę, że to jest też ciekawy kierunek analizy, który trochę jest deprecjonowany na tym podstawowym kursie mikroekonomicznym. No i kierowanie się, właśnie to podsumowanie. Tak? Kierowanie się kosztami oznacza tak naprawdę uwzględnianie alternatywnej użyteczności krańcowej. Oznacza, że system cenowy i generalnie system kalkulacji, którego dokonują przedsiębiorcy, on działa właśnie na tej zasadzie, że mamy tutaj tych kanapkowiczów, tu mamy tam naleśnikowiczów, tu mamy... Nie da się zrobić kaszki z mąki naprawdę? To jest chyba w ogóle z tą mąką i klejem, jak to już umiałem. Ten klej to był z mączki kostnej robiony. Aha, z mączki kostnej, okej. Okay. Mączka. Okej. Okay. Ale jakiś domowy... Proszę? Makaron, tak. No to mamy makaroniarzy, tak. Spaghetti, naleśniki, kanapki, pierniki, ciastka. Tu mamy różnych przedsiębiorców rozsypanych wokół tej nieszczęsnej mąki, tak. I... Proszę? Z mąki ziemniaczane. Okej. Ale tu taki trochę zabieg ochronny stosujemy, bo już ta mąka to już będzie wszystko tutaj zabierała, tak? Ale no tym lepiej, bardziej się utrwali, jak coś się źle mówi. Także mamy tutaj tych wszystkich konkurencyjnych przedsiębiorców, z których każdy produkuje dobra, które mają swoje marginalne użyteczności i wartość krańcowa właśnie jednostki mąki bierze się z tej krańcowej użyteczności. Z tych jednostek marginalnych i submarginalnych, jak gdyby jest takie ładne określenie, marginalne, submarginalne. Submarginalne to są te, które są następne, których nie ma. Czy ich nie ma, tak? Nie ma ich wcale, ja mówię, że są. W sensie, że jak mamy, tutaj byśmy mieli 5, 6, to była marginalna, submarginalna. Tutaj 13 to jest marginalna, 14 jest submarginalna. A jak stracimy 13, to ona się stała submarginalna, a marginalna jest 12. Więc te na granicy submarginalnej i marginalnej, tego co jest produkowane alternatywnie z tych dóbr, to decyduje tak naprawdę o cenie mąki, a z kolei no, cena mąki narzuca pewne realia konkurencyjne dla przedsiębiorców, takich, którzy nawet wiedzą, że popyt konsumentów jest wysoki i byliby gotowi więcej zapłacić. Oni narzucają cenę niższą, po koszcie, bliżej kosztu. Dlaczego? No bo jest konkurencja, tak? Dlatego, że jeżeli tego nie zrobią, to wiedzą, że są inni przedsiębiorcy, którzy mogą odwrócić procesy produkcji, ściągnąć do siebie po niższej cenie mąkę i zaoferować po niższej cenie te kanapki klientom. Tak? Więc ostatecznie można powiedzieć, że cena kanapek nie bierze się z ich użyteczności, tylko bierze się z użyteczności tych innych wszystkich dóbr, które można wykorzystywać przy użyciu czynników produkcji zużytych do kanapek. Tak samo jak cena alufelk bierze się z nawet niekoniecznie z wartości, którą gotowi są zapłacić za nią konsumenci, tylko z wartości tego, co mogłoby być alternatywnie wyprodukowane z tego aluminium. Tak? I to jest to, co przenosi prawo krańcowej użyteczności na rynek produkcyjny i staje się, to jest pewna zasada uniwersalna, tak jak Bauer podkreśla, to jest pewna ultimatywna, uniwersalna zasada ekonomiczna, która jest w stanie wytłumaczyć działanie kosztów, cenotwórcze działanie kosztów tak naprawdę. Czyli nie ma jakiegoś takiego sporego konfliktu. To jest jedna rzecz nawiązująca do tego, co Mateusz wczoraj mówił. To jest jedna z tych rzeczy a propos Riesmana, tak? Że to u Riesmana jest, że on mówi, ja tam bardziej klasykiem jestem, ale tak naprawdę to Riesman, jak się znajdzie ten rozdział, to on tam sporo od Bombewerka bierze o wycenie i właśnie tam pokazuje, że ta użyteczność krańcowa, ona działa na poziomie kosztów, że koszty decydują, natomiast te koszty same z siebie pochodzą z tego, co alternatywnie mogłoby być wytworzone, jakieś inne czynniki produkcji. Zresztą jak ktoś jest zainteresowany, w Quarterly Journal of Austrian Economics był nawet specjalny numer, gdzie była debata właśnie tego jednego klasyka, on chyba Dietzel się nazywał, jeśli dobrze pamiętam, który przedstawiał swoją ripostę i w odpowiedzi na to pojawił się tekst Bombewerka o tym, co jest tym ultimatywnym standardem decydującym o wartości. Coś, co jest wcześniej Ultimate Standard of Value w eseju Bombewerka, a poza tym w tym Quarterly Journal of Austrian Economics jest też wstęp Riesmana do tego tekstu.
No dobrze, to dziękuję. Może skończę. Mamy jeszcze z 15 minut czy 10 minut tak to na pytania. Także zapraszam, zachęcam. Tak jest. Te może szczegółowo. Klajstry są to kleje powstające przez rozpuszczenie mąki żywnej lub pszennej gorącej kory. Używane już od 2000 lat. Załatwione! No ja tylko o tej mączce o tym powiedziałem, bo przeczytałem książkę historii dziewczyny, która żyła w Stalingradzie oblężonym i ona właśnie rozpuszczała mączkę kostną i gotowała z niej zupę. Ale okej, okay, faktycznie. To samo robiła Rey w tym, w epizodzie 7, tak? Ona też tam jakąś mąkę dostawała. Nie spoilować. Ale powiem, że świat tam jest bardzo ciekawy, bo żywność jest droższa od paliwa tam na tej planecie, na której ona żyje. Bo sobie zasuwa ścigaczem, non stop jeździ gdzieś tam, więc najwyraźniej paliwo jest dużo tańsze od pożywienia. Ale tam jest dużo słońca, może na baterie słoneczne. Słusznie. No tak, tak. Może tam Tesla jest, no tak. Racja. W końcu Gwiazda Śmierci działa na baterie słoneczne tam, nie? Tam Gwiazda Śmierci na baterie słoneczne też działa, nie? Tak, ona się załaduje przez słońce. Tak, wysysa słońce, też ciekawe. Jakie to konsekwencje rodzi dla planet, które są w pobliżu tego Słońca, który znika? No. W końcu to fantasy, nie science fiction. Nie? Nic z przemyśleń? Wszystko takie jasne? Ja mam takie pytanie w tym sensie, że koszty nie determinują ceny. Jedyne co można powiedzieć, co koszty determinują fakt, czy w ogóle będzie podjęta produkcja danego dobra. W tym sensie, jeżeli przedsiębiorca wykalkuluje sobie, że koszty, które musiałby ponieść, które będą wynikały właśnie z tej alternatywnej utraconej użyteczności, wynikającej z rezygnacji jakichś innych już produkowanych dóbr na rynku, z których on musiałby odciągnąć te jakieś tam powiedzmy kapitały do produkcji i tak dalej, pracę i tak dalej. To jeżeli on sobie wykalkuluje, że koszty, które musimy ponieść, byłyby wyższe niż cena, którą byliby gotowi zapłacić konsumenci na rynku za te dobra, bo wolą właśnie te alternatywne, czy tylko o tym będzie decydować koszt, jak gdyby. On nie będzie ustalał konkretnego poziomu ceny, tylko to, czy się w ogóle opłaca produkcję rozpocząć. Tak, ale potem mamy jak gdyby dalej konkurencję, prawda? Bo chodzi o to, że tak, ten koszt decyduje o tym przeskoku, czyli że cena musi być powyżej i potem mogłaby być już dużo, dużo, dużo powyżej. Ale działa konkurencja i prawo kosztów, czyli jeżeli na przykład okaże się, że... Bo tak, tu trzeba doliczyć wszystko, wszystkie koszty alternatywne, czyli tak, koszt tej mąki, koszt co tam było, orzechy, ser, miód, masło i te wszystkie koszty doliczamy i do tego jeszcze trzeba doliczyć koszt alternatywny kapitału, bo tam kapitał trzeba odciągnąć, czyli tam powiedzmy stopę procentową, jakąś tam za kapitał. No i tam jeszcze praca dla pracowników i to nam daje pewien poziom ceny, który musimy osiągnąć i sugestia jest taka, tak, że ta cena może być jeszcze wyższa. Aha, czyli to jest składowa tych wszystkich poszczególnych tak. alternatywnych. Ja tego nie do końca przedstawiłem tak, że to są wszystkie koszty alternatywne, zgodnie z koszty alternatywne kapitału, tak. pracy i tak dalej. I to nam daje pewien poziom ceny, który jest wymagany, żeby jak gdyby się zracjonalizowało produkowanie tej kanapki. Ale popyt konsumentów może być jeszcze wyższy niż to, czyli cena mogłaby być jeszcze wyższa. Tylko że wtedy pojawia się przestrzeń do arbitrażu, tak? Pojawia się bodziec dla konkurencji, żeby wejść, aha, tu się zarabia 15%, a na innych się zarabia 10%. No to co? To wkraczamy i zaczynamy też reprodukować. Kupujemy te koszty produkcji, możemy nawet je trochę w efekcie podnieść przez to, że podbijamy cenę. Kupujemy te koszty produkcji, płacimy za nie i produkujemy więcej kanapek, co sprawia, że ta cena powinna zejść do poziomu. To jest ten po prostu mechanizm poszukiwania przez kapitalistę branży, które najwyższego zysku. Tak. Także to sprawia, że dlatego te dwie siły, tak? Koszty sprawiają, że te ceny muszą być powyżej kosztów, a popyt i konkurencja, znaczy konkurencja bardziej niż popyt, sprawiają, że jak gdyby popyt nie winduje tych cen w nieskończoność, bo przez to, że konkurują przedsiębiorcy, oni będą wyrównywać te stopy zysków, co oczywiście nie następuje nigdy w rzeczywistości, bo zawsze jest niepewność, nie? Ale jak gdyby kierunek działania siły jest właśnie taki, i konkurencji, i kosztów, że to nam
tam wyciska tą śmietankę, tak, sprawia, że ona się równo teoretycznie powinna rozłożyć, chociaż to nigdy w rzeczywistości nie następuje. Nie? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy jest jeden czynnik decydujący o cenie, czy jednak ta cena jest wypadkową wielu różnych czynników, czyli popytu, podaży, kosztów, konkurencji? Znaczy, cena zależy od tego, tak. Cena chciałbym kawa... powiedzieć, że to i to decyduje mnie o cenie. Tak? Tylko popyt konsumentów i użyteczność konsumentów. Dlatego, że cena kanapki, powiedzieliśmy, że nie zależy do końca od użyteczności kanapki, tylko zależy od kosztu produkcji kanapki. Ale popyt będzie zależał od użyteczności już, nie? Tak. Znaczy tak, no to popyt użyteczność, ja już tu znak równości między tym stawiam, co też jest nie do końca uprawnione, tak? Ale już pomijam ten aspekt. Popyt użyteczność decyduje o cenie, nie do końca, bo cena kanapki zależy od tych kosztów produkcji. A od czego zależą koszty produkcji? Zależą od tego, ile ludzie są gotowi zapłacić za różne dobra, które byłyby wyprodukowane przy użyciu tych czynników produkcji. Czyli te nożyce marszałowskie się redukują, bo mamy tak. Cena na przykład, nie wiem, właśnie chleba, znaczy cena kanapki zależy od tego, że jest na nią popyt, to jedne ostrze, a drugie ostrze, że ileś kosztuje ta kanapka. Ale ten podażowy aspekt, ten koszt kanapki sam w sobie nie jest finalną rzeczą, tylko on zależy od tego, co innego można by było z tym zrobić, tak? Od alternatywnego popytu na inne dobra. Tak, dokładnie. Czyli popyt na tą kanapkę, tą krańcową, musi być wyższy tak naprawdę od popytu alternatywnego na te dobra, z których jest. Tak. Mhm. Ale to co, to krzywa popytu nie podaży jest jakby taka jak bez sensu? Nie, tylko ona jest wycinkiem. To jest jak gdyby, tak jak powiedział Bombawek, to jest dawanie łupiny, a nie orzecha. To jest opis pewnego rynku, go sobie możemy narysować krzywą popytu, krzywą podaży. Natomiast krzywą podaży potem można zredukować do czegoś innego, tak? Przy założeniu, że jest równowaga, czyli że prawda, jest rynek w jakiś sposób uporządkowany. Że to nie jest rzecz finalna, że krzywa podaży zależy od kosztów. A koszty zależą od alternatywnych krzywych popytów w innych branżach. To mogłoby na przykład zrobić taką, bo tym podaży jest dwuosiową. Czy można było zrobić, nie wiem, może trzyosiową, gdzie byłoby koszt, podawcy siły, koszty tworzenia produktów i do tego byłaby marża zamiast ceny podaży? Czy chodzi o to, że po prostu, bo jak podaż, rozumiemy jako, znaczy podaż można robić na koszt i na marżę, tak? Aha, o to chodzi. No nie, to możemy uwzględnić marżę w koszcie, że to jest jakiś tam koszt prowadzenia działalności i koszt kapitału, tak? W pewnym sensie. No bo też można powiedzieć, że przedsiębiorca ma swoje koszty z tym, że on pracuje, ponosi jakiś czas na to, musi pożyczyć pieniądze albo swoje pieniądze wyciągnąć. To też są jakieś koszty, których się nie wydaje na kogoś, ale one jak gdyby też są ponoszone, tak? Więc je też trzeba uwzględnić w rachunku ekonomicznym. No i jak gdyby możemy mówić tylko o koszcie, po co rozbijać na koszty i na marżę. To tak jakby rozbić na... Można po prostu mówić o koszcie nawet lepiej, bo to jak gdyby zostawia problem rozdziału na koszty i na marżę na inny temat. A teraz nas interesuje po prostu koszt całkowity, czyli wszystkie koszty. Tak? No krzywo podaży można zredukować do kosztów, tylko myślę o tym trójwymiarowym wykresie. Co tam... To, po to, żeby mieć trzy osie? Czy żeby po prostu mieć determinację trzy zmienne? To co tam było? Cena, ilość... To trzecią osią musiało być co, jakiś uśredniony koszt alternatywny tych... No ale jaki ma sens w tej przestrzeni rysowanie na przykład krzywej popytu? Nie? Bo to jak gdyby... A bo to byłaby płaszczyzna, a to byłaby prosta. No nie wiem, no i to... No, nie, zostawmy. Lubię rysunki różne, ale to chyba nie ten kierunek. Ewentualnie można by było jakoś spróbować zrzutować na dwuwymiarowych, zrzutować krzywo podaży z różnych branży na przykład jakoś, albo ją zrzutować i roz... Nie, no, muszę... Możemy pomyśleć, może jakiś tekst razem napiszemy. Ale to jasne, wszystko co jest redukowalne można próbować jakoś schematem przedstawić to za pomocą jakichś innych zmiany. Może tam jakiś kierunek da się coś wycisnąć, tylko trzeba by było te krzywe podaże jakoś transformację zrobić z alternatywnych popytów. Pokazać, że ta krzywa podaży się redukuje na alternatywne popyty, nie? Więc może tutaj coś da się takiego zrobić. No co? Jeszcze jakieś, tak, bo do której my to mamy? Do 15 czy do 10?
do 10 chyba, tak? To akurat się skończyło. Jak do 15 i nie ma pytań, no to 5 minut dłuższa przerwa zawsze w cenie.